Dobry wieczór Państwu, witamy w Ekonomii Raport. Dziś porozmawiamy bardziej o kwestiach międzynarodowych. Zobaczmy, co przygotowaliśmy w programie. Komisja Europejska dąży do wprowadzenia euro w każdym kraju Unii Europejskiej do roku 2025. Czy nam się to opłaca? Po szczycie G7 na Sycylii wybuchł mały konflikt pomiędzy Amerykanami i Niemcami. I witamy w studiu naszego pierwszego gościa, pana Janusza Szewczaka z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu. Witam serdecznie, witam pana, witam widzów Republiki. Panie Januszu, czy opłaca nam się wprowadzenie euro? Przynajmniej, czy są jakieś chociaż plusy tej sytuacji, żebyśmy wprowadzili tą wspólną walutę Unii Europejskiej? Ja nie widzę ekonomicznych zysków. Widzę wiele problemów z tym związanych. Wydaje mi się, że jest coraz więcej takich mądrych głosów, wyważonych głosów w tej sprawie, żeby się nie śpieszyć, bo pośpiech jest wskazany przy łamaniu pcheł, a nie przyjmowaniu waluty, która jest walutą, która może już dzisiaj, jak twierdzą niektórzy wybitni analitycy rynku finansowego, pan Stiglitz, Krugman, Cezary Mech w Polsce, Stefan Kawalec, Ernest Pytlarczyk, mówią o tym, że ta waluta może wręcz zagrażać dzisiaj integracji europejskiej. Na pewno zagraża konkurencyjności. To jest na pewno waluta euro, jest na pewno dla krajów bogatych, krajów dobrze rozwiniętych, dobrze zorganizowanych. To jest waluta bardzo korzystna dla Niemiec przede wszystkim. I w mojej ocenie, nie ma się oczywiście, tu wicepremier Gowin też powiedział, że też nie trzeba galopować, wiceminister Szymański, że oni muszą swoje sprawy uporządkować, najpierw żadnego przymusu tu nie powinno być. To dość łatwo zauważyć, że to jest waluta, która pogrąża kraje nieco słabsze gospodarczo, kraje, które chcą doganiać, nadganiać. I ten taki pomysł na to, żeby tam zmusić do 2025 roku kraje, żeby przyjęły to euro, no to można powiedzieć, no a jesteśmy pewni, że do 2025 roku euro przetrwa i że ja będzie... Ja nie mam tej pewności, jeśli chodzi o południe Europy, o kryzys w systemie finansowym Grecji, Włoszech. Czy jest w ogóle w stanie euro być w tych krajach do tego roku? No właśnie, jaka będzie ta strefa euro wtedy, bo przypomnijmy, tak naprawdę Grekom to wmuszono wręcz to euro, bo przecież oni nie spełniali warunków formalnych, żeby przyjąć. Zresztą kraje, które nie mają wspólnej waluty euro, rozwijają się szybciej. Polska, przypomnę tylko pierwszy kwartał tego roku, Polska 4%, Rumunia prawie 6%, 5,7%, a kraje strefy euro gdzieś między 0,5 a 1,5% to już jest wielki sukces. My tylko na dzień dobry, gdybyśmy dzisiaj powiedzmy postanowili, że nam darują te warunki, wymogi, że zmieniamy konstytucję, bo przecież zapis konstytucji mówi, że to jest polski złoty, a więc nie ma co, prawda, kruszyć kopii, nie ma o czym rozmawiać, dopóki konstytucja nie zostanie zmieniona, artykuł 227. Nie, ale nawet gdybyśmy dzisiaj powiedzieli nam, no darujemy wam, wchodźcie i tak dalej, to przecież to łatwo policzyć. Moim zdaniem banki, Narodowy Bank Centralny, banki, kantory na tych zyskach, które mają z różnic kursowych, spreadów i tak dalej, moim zdaniem straciłyby na dzień dobry około 20 miliardów złotych. Przychodu rocznie. Tak, tak, tak. Rocznie oczywiście. Eksporterzy, zwłaszcza ci mali i średni, no myślę polscy, którzy podbijają przecież Europę, moim zdaniem staliby się mniej konkurencyjni znacząco. Straty też mogłyby być w granicach 10-20 miliardów na pewno złotych. Czyli suma summarum, jakby to policzyć, to jest około 50 miliardów złotych. Jest jeden element, o którym wspomniał wybitny znawca finansów, pan Cezary Mech, pan doktor Cezary Mech, który powiedział o jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie inwestorzy zagraniczni mają w Polsce poważną ekspozycję, czy pozycję majątkową na kwotę około 2 bilionów złotych. I oni by chcieli, żeby no, się zabezpieczyć, żeby żadnych strat z tytułu jakichś różnic kursowych nie ponieść w razie czego, żeby nie było ryzyka, że oni by to chcieli mieć w euro, prawda, i tak dalej. Jest wiele aspektów, które mówią, że to nie jest dobry pomysł, że dzisiaj waluta euro jest walutą, która wręcz zabija konkurencyjność. No bo widzimy, jak wygląda dzisiaj Grecja, prawda? Przypomnę, Włosi, jak wchodzili do strefy euro, mieli dług publiczny na poziomie około 60% do swojego PKB.
Dzisiaj mają prawie 140% długu do PKB. Grecy mieli też niewiele, gdzieś tam pewno, jeśli nie pamiętam, mieli 60-80% tego zadłużenia, a dzisiaj mają 180% długu do PKB i nigdy nie poprawi się ta sytuacja, nigdy nie wyjdą z kryzysu. Sytuacja mogłaby się poprawić z dnia na dzień, gdyby wprowadzono tam drachmę. No oczywiście, więc dopóki będą mieli euro, to będą na łasce i niełasce tych, którzy im mówią tak, no to my wam pożyczymy w ramach pomocy 11 miliardów euro do lipca, ale do sierpnia macie nam oddać 13 miliardów euro i jeszcze macie po raz 19 obciąć emerytury. Trudno dzisiaj w demokratycznych krajach przekonać własnych obywateli, żeby oni mieli gorzej, wie pan, żeby mieli drożej, bo przecież widzimy dzisiaj Słowacy i Litwini przyjeżdżają po chleb do nas, prawda, na przygraniczne tereny chleb, kartofle, mąkę, jajka, masło, no wszystko kupują, to nie my jeździmy tam. Więc trudno przekonać obywateli, którzy mają odrobinę zdrowego rozsądku, że mają mieć drożej, gorzej, prawda, mają mieć wyrzeczenia, bo żeby wejść do tej, przyjąć tą walutę, to trzeba wchodzić do tych korytarzy, przedpokojów takich, prawda, do tego systemu ERM2 i tak dalej, no gdzie trzeba najpierw cięcia, gdzie trzeba do oszczędności ograniczenia, wyrzeczenia i dopiero później można mówić o tym, a jeszcze jest warunek spełnienia tego utrzymywania tej własnej waluty w specjalnym korytarzu, prawda? Niewiele w granicach 2,5-2,25%. I wtedy trzeba bronić tę walutę w razie ataku spekulantów. Możemy stracić rezerwy ale walutowe. Ale gigantyczne. Oczywiście wtedy każde spekulacyjne na świecie ugrupowanie czy struktura wie, że ten kraj będzie miał wchodził do systemu. Trzeba zaatakować jego walutę i można go ograbić z rezerw walutowych. Jeszcze jedno tylko zdanie. Jest jeszcze jeden ważny element, o którym nie mówiliśmy. Otóż gdybyśmy przyjmowali to euro, nieszczęsne w moim przekonaniu, bo przecież nie przyjmiemy je w warunkach 1:1, bo jakby powiedzieć Polakom, tak, tyle zarabiasz 3000 zł, to dostaniesz 3000 euro, no to powiedzieli, okej, jutro to robimy. Ale to tak nie będzie. Ale jest jeszcze jeden element, mianowicie my mamy niewielkie stosunkowo rezerwy złota, około 103 tony, mamy 3 razy mniej złota niż na przykład Portugalia. No bo nam Niemcy ukradli wcześniej. No właśnie, nie tylko, zdaje się, Niemcy. I te rezerwy złota, które są poza Polską, one powinny być w Polsce, one są w Londynie głównie przecież, to one również by przeszły pod zarząd Europejskiego Banku Centralnego, a tak naprawdę w Europejskim Banku Centralnym, czyli Banku Strefy Euro, rządzą Niemcy. Czyli tak, że Niemcy już by mieli pełnię tutaj nad naszą walutą, nad złotem, nad kursami waluty, nad stopami procentowymi. Ja powiem tak, waluta euro już by miała dramatyczne sytuacje, choć ma kryzys przecież ewidentny już dzisiaj, gdyby nie dodruk pieniądza przez Europejski Bank Centralny, dodruk euro od 2008 roku. To już jest ponad bilion, gdzieś w granicach biliona na pewno euro. A warto przypomnieć... Czyli bilion nowego długu. Tak jest, tak jest. I oczywiście ten argument, który podnoszą zwolennicy, ale ci zwolennicy to nie ma, albo oni źle Polsce życzą, albo dobrze życzą Niemcom. To, że będą niższe, byłyby niższe stopy oprocentowania, czy tańsze kredyty, tak chcę powiedzieć, że my już mamy około 1 biliona złotych długu publicznego. I to by skoczyło błyskawicznie, bo byłyby tańsze te kredyty. Nie jest wcale tak dobrze ani we Francji, ani we Włoszech w tej sprawie, bo oni, takie Włochy z Francją, mają razem długu publicznego na blisko 4,5 biliona euro. Jakby do tego dołożyć Niemcy, to razem mają ponad 6 bilionów euro to długu. Cała strefa ma około 10 bilionów. No właśnie. Przecież w tych kredytów zagrożonych w bankach strefy euro szacuje się na kwotę 700-800 miliardów euro. To chyba w samych Włoszech. Nie, łącznie, bo we Włoszech jest około 400. Włochy są największe. Oni mają ponad 400 miliardów złotych tych złych długów bankowych. Bankowych zaznaczam, nie innych. Więc ta waluta jest dzisiaj walutą nieelastyczną, walutą dość taką, bym powiedział, zbiurokratyzowaną. Ona jest korzystna oczywiście dla biurokratów, dla dużych koncernów, ale dla zwykłych ludzi to raczej nie jest taka korzystna, bo jakby spojrzeć na przykład, czy ona zmniejsza bezrobocie, no to raczej nie bardzo, bo niższe jest bezrobocie w tych krajach, gdzie euro nie ma. Nie. Czy ona przyspiesza wzrost gospodarczy? Nie, ona go zdecydowanie spowalnia.
I być może, to jest taka teoria spiskowa, moja prywatna całkiem, że być może taki ten nacisk na to, żeby inne kraje, które jeszcze nie mają euro, żeby szybko go przyjęły, wynika z tego, że oni się boją naszej konkurencyjności. Oni widzą, że my ich zaczynamy gonić, a nawet doganiać w pewnych aspektach. A poza tym potrzeba jeszcze kolejnych gości do zrzutki na tych, którzy mają te kłopoty, no tak, czyli Grecja. Jest solidarność w strefie euro i trzeba pokrywać długi południa Europy i wtedy to też by tak nam przypadło. Tak jest, czyli będziemy płacić za tych, którzy mają te tarapaty i tu potrzeba jeszcze kolejnych, którzy się dorzucą do kapelusza. A co najgorsze, oni widzą, że my jesteśmy konkurencyjni. Jesteśmy konkurencyjni, bo mamy polskiego złotego, między innymi dlatego. To zrobimy chwilową przerwę na reklamę i po reklamie powrócimy do dalszej rozmowy.